Słuchajcie, każdy ma inną reakcję na hejt, ale w sumie nie ma się co tym przejmować. Tak dziś gadaliśmy, że to jest tylko, to jest internet, to są ludzie i nie ma co myśleć o tym. To nie o tym rozmawiamy. Dobra, nieważne, dobrze widzowie, robimy live'a i tyle. Ile napada do gęby, no rolka jest duża. Nie ma żadnej dramy, po prostu tak to jest rozmowa dorosła i tyle. Normalna rozmowa. Paru zdań, jak wszystko sobie podsumowałem i tyle, no. Zostaje to dla siebie. Wy też chyba nie jesteście głupi ludzie widzowie i mówię wam jak jest, ja będę na siłę coś udawał. To jest nowa piosenka Smolasty i Sylwia Grzeszczak. Nie no, odpowiadam na pytanie. Kto zje, co? Tyle. Umowę podpisałeś. Właśnie o tym miałem mówić. Ale już nie wiem. Czyli tak trzeba będzie. Musimy znaleźć czas. No właśnie chciałem powiedzieć, że nagramy TikToka, jak podpisuję umowę jakoś tam poufności też, ale dla mnie wiecie, umowy się nie liczą, liczy się jakieś tam zaufanie i tak dalej, ale ja jestem wyluzowany. Tylko nie wiedziałem, że będzie tak jak jest. Bym się na to przygotował, że tak będzie ten live wyglądał, nie? Na spokojnie. Całkiem na czymś tam będzie wyglądało. Nie ma się co stresować. Musimy się taki piosenek na nie chce słuchać. Najgorzej się nakręcać. Mówię ci. Aj, kleć. Proszę, głos. Tylko jedno. No, ale stwierdził przynajmniej, jaki kolor włosów będzie miał. Zajebiście. Wracam do czarnego. No. To uczucie nigdy się nie zmieni. Co ci się stało w ogóle? Nie no, czytam. Nie rozumiem. Tak głośno zna... Nie, to już chyba troszkę prze... ten. Ona cię nie rozumie. Rozumiem go. Będzie umowa, no pewnie, pewnie będzie jakiś TikTok. TikTok. Złowo. Masz soczewki? Nie. O, mieliśmy oczy zakropić, teraz to przypomniałam. Bo nie kropiliśmy w południe. Muzyka za głośno? Dziękuję za obserwację. To już cisza? Nie no, nie wiem, niech napiszą. Czemu zaczepić? To takie, nie wiem, nie ważne. To tak, ja. Co? A tobie co się stało? Ja się tak zamyśliłam wtedy. Kiedy? No to czy siedziałeś się mnie potem spokojnie, ja siedziałam, wiesz. To co ci powiedziałam potem o tym pisaniu. Ale ja już spoko. No się cieszę. To się też nie skuczy. Dobrze. Chyba nie ma w ogóle powodu się smucić, bo to widzę, że... Chyba nie ma sensu się widzować smucić, bo nie wiem, masakra. Nie mam zamiaru się smucić. A to włączę. Dobra, słuchajcie, jest dobrze. Nie, ja to będę się przyjmował na razie. Spokój. Po prostu zaskoczony jestem ogólnie tą całą sytuacją i tyle. Nie, chcę być muszą. Jestem głowy. Nie ma co porozumiać. I słuchaj czasem, co mówicie. O! Mamy to gdzie? Okay. To mnie zamknę, no co? Nie. Może przez to jedzenie nas nie słyszą. Nie chodzi o dramy, po prostu jestem w szoku, że tak to w ogóle ten live idzie. Myślałem, że będzie inaczej troszeczkę. Ej, spoko! I tyle, no widzowie, no... Zaskoczony jestem tą całą sytuacją taką jaką i tyle, no.
Nic się nie stało. Bye, bye. Niczego nie oczekuję. Nic więcej nie będę mówił. Odmawiam zeznań. Możecie to odbierać jak chcecie. Po prostu to dużo mi się nauczyło. Te parę takich minut. Parę takich właśnie... No wiecie o co chodzi. Waszych pytań i tak dalej, odpowiedzi. No, wiecie, to mówi wszystko. To mi mówi wszystko i tyle. Koniec tematu. Ja robię live'a, za chwilę się uspokoję. Włączę swoje piosenki. Być dobrze. Jest gościnnie Natalia, cieszę się bardzo. Przecie. No i ja sobie to ułożę w głowie. Mam radę. Po prostu mi to wszystko powiedziało. W parę minut sobie wszystko... Ale to teraz trochę, moim zdaniem, trochę to wyolbrzymiłeś teraz. Nie, chodzi... Nie, my się nie kłócimy, to jest rozmowa. Nie wiem, czy nigdy nie rozmawialiście? Co z tobą? Nie, no nie, co ty? Wyolbrzymiłem, dobra, jestem ten najgorszy znowu. Nie jesteś. Kiedyś już powiedziałem pewną osobom, są momenty, które przeważają na wszystkim. To jest jeden moment w życiu albo dwa momenty w życiu i one są kluczowe. To jest normalne, takie wiecie, w danym momencie jak to się zachowa, jak ma się zachować, jak się zachowa. I to mówi wszystko o danej relacji, o sobie, tyle no. Mam takie swoje podejście do tego i tyle. Nie, Natalia miała się w masę pokazać o 20.30 i tyle. I pokazała się, jest okej. Ach. Słuchajcie, nie wiecie jaka nasza relacja była prywatnie, więc proszę się nie udzielajcie, że jestem toksyczny. I tyle mam do powiedzenia. Jaką piosenkę włączamy? O migracji. O, może być to w sumie. To jest fajna piosenka. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Idź tam łazienki. Taką melodią, która z głowy nam nie może być. O, nic nie poszło. To nie ma co robić spekulacji. Twórzmy niepowtarzalne nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd. A jak polecę w dół. Niczego nie oczekuję, kurczę widzowie, no. Nie wiem, czy wy też jak przyjeżdżacie i na przykład poznajecie kogoś, to od razu nie wiem, co już. Po co tak gadasz? No w sumie nie, może nie gadam im. Ale nie gadam im. Dlaczego im mówisz? Zaczekaj. Dlaczego kłamiesz? No i co mi machasz ręką? No i ja wychodzę z na debila i znowu myślą, że toksyczny. Nie jesteś toksyczny. Ja nie wiedziałem, że tak będziesz, to tak wiesz, że... Mogłeś powiedzieć, miałeś czuć jak zjeb jakiś totalny, ty. Ale nie masz powodu. Nie mam powodu? No, widzisz. No dobra, nie mam powodu. Ale wiesz, że to... O, czy to jest warte nie. Tego, że mnie to tak teraz traktujesz? To nie wiem, czy to jest warte. Pokazujesz to ludziom, że niby wiesz. Pamiętaj, każdy człowiek ma uczucia. Wiem. I... Dobrze. Nie miałam nic złego na myśli. Dobrze, ja tam wiesz, ja sobie poradzę, on to w dupie. Ale tak... Nie byłem gotowy, że tak nagle będziesz wracać wszystko i... Ej, wiesz, bo ja teraz... I wszystko jakoś zasłaniać. I kłamać się. A nie masz. Zwała. I co nic chodzi, widzowie. Aż mam gorące, aż mi uszy się zaczerniły, aż jestem w ogóle. Ktoś cię obgaduje. Jak jest czerwone prawe, to źle, ale jak lewe, to dobrze. Nie palę. No. A się trzęsę wam, ponieważ mi trochę ręka lata, nie? Typa.
Ja nic nie popsułem, po prostu nie wiedziałem, że na tym live'ie będzie wypierane się coś jakby... Ale nie, bo teraz ja już teraz nie kumam nic. Aż teraz już nie kumam. Ty zrobiłaś w ogóle taką granicę, jakbyśmy się pierwszy raz w ogóle widzieli, się w ogóle nigdy nie poznali? A nie, no ty to... mnie traktujesz jakbym w ogóle... Ej, spokój, przecież nie. No tak. My sobie siedzimy, gadamy. No dobrze, no. Yeah. Daj sobie spokój. Yeah. Wow. Powiem wam, jestem w szoku, nie? Grubo się dzieje. No jest, jest. Tu lecie. No, dobrze. Uważaj, bo się z czymś się zarazisz, może jak mnie dotkniesz. Jezu! No nie wiem, no tak mnie teraz traktujesz. No nie! Na tym live dzisiaj. Bo ci oddałam pałeczkę i sobie chcesz ją wziąć. Nie chodzi o te pałeczki w ogóle. Pierwsza kosa. Ja pierdzielę. Młodziutka? Nie no, 23. Nie taka młoda. Wow. Ja jestem Paula ogarnięty, po prostu nie wiem jak w tej sytuacji się odnaleźć, musisz mnie zrozumieć, że no nie wiem czy mam wprost powiedzieć czy co, ale no nie wiem no, nie wiem o co tu chodzi, to jest jakaś dziwna gra i... Nie, to nie jest gra. No jest no. Nie, powiem wam tak, nie, mam... to co widzicie na live teraz, jak się na przykład teraz zachowuje, było całkowicie odwrotnie, prywatnie. I dla mnie to jest, jestem totalnie w szoku, zarazem załamany, jest mi przykro, tu mnie wyzywacie, ale nawet mam to tak w dupie, że jestem bardziej zaszokowany tą całą sytuacją niż tym co piszecie. Powiem wam, że tak wow, nie? Tyle mogę wam powiedzieć. No i wiem, że jestem. Muszę... Przecież. Biorę za siebie za chwilę. Fajny chłopak. Separat. Ale jestem w szoku, nie? Teraz nie będę się odpalał, czy coś tam, wiecie, jakoś tam reagował. Nie będę wam live'a psuł. Nie, ja też sobie myślę, przecież. Wiesz w ogóle, jak mam na imię? Czy już zapomniałaś? No XD to już by było najświetniej. No, ja tak się czuję właśnie, że to jest tak właśnie... Nie no, widzisz. Ja nie chcę stresować, trochę cały czas pytałem, czy wszystko macie dobrze, czy no, to i tak dalej, tak dalej. O wszystko dbam każdy szczegół. Od rana do nocy, jak tylko już śpię, to zrobiłam wszystko. Stonowana, ja. No i ci to przecież mówiłam, to nie wiem. Myślałam, że mnie zrozumiałeś przez chwilę, że muszę. No dobrze, no to zajmę tak. Że musiałam chwilę to, wiesz, przyjąć taki, no bo w życiu nie spotkałam się z hejtem, a tutaj nagle był na mnie. Nie chodziło o hejt, chodziło o mnie. Tak, no a ja dzisiaj. Podejście do mnie, ty byłam stonowana tylko. Nic takiego złego nie powiedziałam przecież tobie. Tylko byłam stonowana, taka wiesz. Trochę ucieszona, jakby. No dobrze, no nie wiem, czy nie, dobrze mówię, nie wiem, może ja po prostu jest... Chyba, że źle zrozumieliśmy ogólnie sytuację, ale to sobie wyjaśnimy poza live'em. No ale to nie, ja się nie dam, czy... nie, 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 wtedy tak nie będzie. Nie, 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 ja już... No ja... Ja już bardzo grubą barierę zbudowałeś teraz między nami i prywatnie też i tyle. Czy na streamie, czy nie, ja już... O, ta ma zeza, nie mam zeza, to maska. Nie pokazuje oczu. Jest reklama. No, ale nakupiłam... Prawie, te, znaczy nie tego, bo co idą reklamy. Jedź do domu, proszę. To tak nie działa. Co włączamy, widzowie? Nawet nie wiem, co włączyć. Nie, zakończ live'a, po prostu no... Co mam wam powiedzieć? Czemu ona udaje, że jest ogniu? Udaje, że jest oga? Co mam skakać? Jak małpa w zoo? No starała się przytulić, dobrze, fajnie, zajebiście, doceniam, jest okej. Nic nie patrzcie na mnie, nie wyzywajcie jak chcecie. Ja nic nie mówię, nie komentuję, nie odzywam się. Ale jest mi strasznie gorąco. No, ktoś ogląda, ktoś się... Jak się nie nadaje, serce jej oddałem przez parę dni, kurde, w ogóle, co ty gadasz, ty? Ja nie wierzę, patrz co oni ze mnie robią. Ja doceniam, no widzisz. No nie, no właśnie nie doceniam, że teraz pierdolisz głupoty. Nie rób się z niego, że nie wiadomo co, wypierasz się wszystkiego, w sensie, ja pierdolę, znowu będę najgorszy, ty. Nie, nie jesteś najgorszy, dlaczego słuchasz, ale nie baw się mną dziewczyną i tyle. Ty też słuchasz tego, że... Nie jestem zabawką, słuchaj, pamiętaj. Nikt się tobą nie bawi. Jedna osoba ci coś napisała i już jesteś zły. Nie, już mnie wyzywają, się ludzie już zbierają i... No to... Że ja coś wkręcam. Sami powiedziałeś, że trzeba się nie przejmować.
To czemu się przyjąłeś? Mówisz, że to jest na chwilę i tyle? Się mówi, Daniel, na chwilę relacja i tyle. Dobra, nie wiem, co włączyć na wszystkie takie sztuki. Co włączamy? Czaj. Ja włączymy tą piosenkę, co znaleźli. Może remix? Zaczniemy od buzi, kiedy tylko zostaniem sam. Nie bawię się nikim. Jest zagłuszał? Tak. Zawsze ta jedna kreska, nie? A pokaż, jaką więcej dam. No. Bo to przez to, że nie możesz ciszyć na tym, wiesz, leć. Na tym przycisku. Sushi 140 zł, ale chyba tam jest 40 sztuk. Starczy na kilka osób. Zostanie na pewno na jutro nam. No. Kochani, lecimy, obserwujemy kanał, oddaję wam obserwacje. Może. Ale Karolina, gdyby mi to powiedziała, to bym to zaakceptował, ale nie, że... No, ale ja jestem w szoku ogólnie, nie wiedziałem, jak się zachować miałem. No ja też. Przykro mi, niektóre rzeczy widzisz? Się wyszły. Ale ja jestem przyzwyczajony do ranienia. Musisz ja może po to się ale urodziłem. Przecież musisz się poznać też w mojej sytuacji, nie tylko w swojej. No, ale to się mówi. Trzeba zobaczyć dwie strony też medalu, są dwie strony. Ale to mi się mówi, a nie za kamerą mi się macha, że... No bo po prostu już mam stres taki, to już... Nie no to się mówi, Daniel chce z tobą porozmawiać. Ja nie wiem, czy... No widzisz, no. Stresowała. A ja co? Jak ja się czuję? Siusza fera, ty... I zostałem sam, ty. No nie wierzę, nie wierzę w to, nie? Co się dzieje? Ale nie ciśniesz. Ona się mnie totalnie wypięła się na mnie, wyparła się mnie totalnie na live'ie. To jest całkiem inaczej prywatnie, jestem w szoku. Lol. Ona mnie zaskoczyła strasznie, nie? Czemu się dziwię? Ale ja na nią nie naciskam, po prostu... Mam 12 prac i jedną na boku, 26 lat i żadnego logo na własność. A w cudzym też nigdy nie było mi czasu na kotku. Mamy parę strat, jeszcze więcej pokus, lecz jak dzwoni banka, dzwoni co roku. Nie biorę tych... Po co te zbliżenia, po co takie, wiecie, prywatnie wszystko, ten, fajnie, a tu... Całkiem z inną osobą siedział i to mi zabolało mi to strasznie, tyle. No i idę do mnie, już. Okej, wszystko? Wszystko dobrze. Będzie okej. Wiecie co? Czasami wiek jednak nie idzie z rozumem w parze, nie?
Jestem w szoku. Myślałem, że mając 23 lata, można się zachować dojrzale. Na czemu po mnie jedziesz? No jadę po tobie, tylko mówię, no słuchaj, teraz no jeszcze... No jedziesz, bo... Się mówi, Daniel na streamie czy coś, dystans jakiś... Ale nic się takiego jakieś... nie stało. Dla mnie się stało, no traktujesz mnie prywatnie inaczej. Ile razy ci mówiłam przecież, że... Nie byłem gotowy na takie traktowanie. Że był hejt taką pojętność. Zakopanem i że, żebyśmy na razie, wiesz, ale... No to się mówi, Daniel, nie włączaj, nie rób nawet cokolwiek, no. A nie mam za co przepraszać, wzorze. Przecież ja też mam uczucia, tak? Ale nie to się ty. Mówi, Daniel, nie wiem, hejt, wyzywają mnie tam w twojej miejscowości, nie włączaj. Patrz, nie wiesz. Jest nowy medal. Ale jazda, ty w dwa dni wyjaśniła, ty. W szoku, no. Mama jest u siebie w mieszkaniu. Lecz kiedy jesteś blisko, to jesteś dla mnie. Tak, tak, tylko dla mnie. Nie wiem, czy czujesz, że wiesz, jak mnie wyzywają? 22 tysiące ludzi mnie wyzywa? Cały czas? Nie wyzywajcie go. O, nie wiesz. Nie możecie też na niego najeżdżać, bo nie znacie sytuacji. Więc dlaczego od razu takim jadem też? No. Niepotrzebny jest ten jad, naprawdę. Ludzie. Wystarczyła ja zwykła rozmowa przed live'em. Pokazujemy, wiem, tutaj faktycznie, to powinniśmy się 100 liczyć. Razy cię dzisiaj pytałem, co i jak. Czego teraz mówiłeś, co nie się stało? Nie to... widzisz. No w ogóle wystarczyło jedno zdanie powiedzieć. Widzisz. Ja też się stawiłaś trochę... w takiej sytuacji na live'ie, na żywo. Przepraszam. Zostałem teraz rozjebany, totalnie znowu. Przepraszam cię za to. Możecie na mnie jechać. Przepraszam. Tu nie powinien być nikt jechany. Tu miał być normalny live. Ja nie wiedziałem, żebyś mi traktował jako powietrze, żeby coś tam jakąś barierę zbudować. Ale nie. Byś powiedziała, okej. Ja tylko siedziałam trochę przygaszona ze względu na to, że ten hejt mnie trochę przerósł. Ale ja bym sobie poradziła z tym wszystkim, bo już było lepiej, tylko siedziałam po prostu, widzisz. Tak naprawdę, moim zdaniem, szczerze, jak mam być szczera, to ta cała drama, która teraz powstała, jest kompletnie niepotrzebna i kompletnie wyolbrzymiona. Dlatego proszę, żebyście tutaj nie przezywali, tylko naprawdę. My się pogadamy. To ustawka. Tak, to wszystko jest niepotrzebne, bo to jest po prostu... Każdy to odebrał tak, jak odebrał, bo każdy ma inaczej trochę... Widzisz? Dodaj skórze blasku z rozświetlającą rutyną od Garnier. Klinicznie potwierdzona redukcja przebarwień. Moim zdaniem to jest kompletnie niepotrzebne. I takie trochę też widzisz, no. Nie, jakby nieporozumienie. Moim zdaniem. Nie warte... Ja nie wiem, widzowie, jak mam to powiedzieć w dwóch zdaniach, żeby tutaj mi się Natalia nie obraziła, bo wiemy, ale o co chodzi. Ale ja się nie obrażam, bo ja nie jestem obrażalska. Ja po prostu mówię, jak jest, że po prostu to jest
A ty nie mówisz wprost. Ja... No to ja... Trzeba jakoś to pogodzić. Czekaj. No właśnie, trzeba to wytłumaczyć ludziom. To jeżeli źle po prostu się zachowałam i źle się wyraziłam czy coś, to cię przepraszam. Bo nie chciałam, żebyś to odebrał w taki sposób, jaki to odebrałeś. I to nie narcyz, jest... widzowie. I to jest po prostu... Prywatnie między nami relacja jest bardzo pozytywna, bardzo dobra. Tutaj byłem totalnie zszokowany, jakbym siedział totalnie koło innej, obcej osoby, która jakby w ogóle nie wiem, jakbym z którą nie spędzał czasu. Jakby ktoś, kto inny koło mnie siedział tutaj. I dlatego mi było bardzo przykro. I no siedzę i jak przyjebany debil. Widzisz? Chociaż mam znowu wszystko. Aczkolwiek przepraszam, że życie mi się w miarę układa. A się czuję jak nie wiem, ty, jestem rozjebany, że ktoś mnie tak załatwił w chwilę. Przepraszam, że się wtrącę, no to ale to powiedz jakoś po swojemu, co mi chodzi. Ty mi mówisz, że dlaczego ci nie powiedziałam. A no dlaczego, ja nie byłem gotowy, że tak będzie to wyglądało. A dlaczego ty nie powiedziałeś mi, że tak odczułeś nagle, widzisz... Ale starałem ci się mówić, bo jakoś, bo już mnie ciągle wyzywali, pokazywałem ci jakieś znaki, co jakieś... No ale, nie wiem, no, ale mówiliśmy... znaki, to je, przecież ale... ja... To ty mnie zaskoczyłaś, nagle jak ja bym zaczął jakieś głupoty gadać, które by się zaszokowały. No to dlatego też byś siedziała jak przywalona prądem, w sensie taka... Nie, słuchaj, wiesz, trzeba było zrobić tak jak ja. Poszłam do toalety, czekam, aż przyjdziesz. Teraz, ale to już już trochę za późno. Ale wiesz, o co mi chodzi? Czy nie wiesz? Musimy porozmawiać poza live'em, dobrze? No dobrze, ale jest... To już mleko zostało rozlane, to już zrobili ze mnie cholera wie, ale... wiesz, na rację. Ludziom, hejterom tylko zależy właśnie na tym, żeby troszeczkę coś na mnie mieć i już będą przez tydzień mnie wyzywać znowu. I to jest im przykro, bo ja na to nie zasłużyłem, na te pociski teraz. No nie teraz. Zasłużyłeś, tłumaczyłeś mi, nie przejmuj się tym, co mówią. Źle. No tłumaczyłem ci, ale nie byłem gotowy, że tak to, tak to dzisiaj zostanie rozegrane. Ale przecież ja nie jestem odpowiedzialna za słowa innych osób. Przecież ja im nie mówię, że wiesz... Wy też ludzie naprawdę... Ogarnijcie się, bo to jest... Nie, ja się poczułem w religii Jezusa Chrystusa, ktoś się wyparł. Judasz. Ale jak możesz teraz do Judasza przyrównywać? Matko Jezusowa. Bo, tak się poczułeś, jakbyś mnie w ogóle... To... Ale bo się, nie było bo siedziałam tylko przygaszona? Nie, totalnie coś ktoś pytał, jakieś ten, jakieś takie relacje między nami, o ty ogólnie... Nie, nie umywam rąk, nie ten... Nie znam go, nie widziałam go, tak się poczułem absolutnie totalnie. I tyle, i to jest moje uczucie. Możesz być zła, mogę mnie wyzwać. Poczułem się tak totalnie po tym, co... Nie wiem, no... No to źle to odebrałeś. I tak jak ja potem źle odebrałam teraz to, co się dzieje. No. Nie, no widzowie, kurczę, no. Masz lęk odrzucenia. Kurde się. To jest chyba niedopowiedzenie i niezrozumienie, ale... Jest, ale to trzeba się wprost powiedzieć. Ja myślę, że to się da... To jest bardzo... To... Bo to... To moim zdaniem to nie jest jakby... Wypierasz się po prostu mnie, wypierasz się po prostu mnie na live'ie i tyle, ale nie byłem na to gotowy. Ale nie użyłam żadnego słowa, że o, wypierasz... Totalna obojętność w czasie tego live'a jest. Totalna obojętność. Ja się czuję po prostu jakbyś mnie... No i widzisz, bo ty teraz, przepraszam, że to powiem, ale tylko na swoje uczucia zważasz. Ale ja na twoje również, ale to no co? Nie, bo ale byś powiedziała, Daniel, udawajmy, że między nami się było w czasie live'a i tyle. Okej, okay, nie mamy problemu. Bym się bawił, tańczył i by poza kamerami by było zajebiście, tak jak było zajebiście. I tyle. Ale nie, że jestem 20 tysięcy ludzi, a czuję się jakbym, kurde, totalnie siedział koło innej osoby, która w ogóle mówi, że mnie nie zna, nie? Ten, nic ten. I ja tak się poczułem. I to no trzeba to, ludziom powiedzieć, po prostu... bo ja sobie nie pozwolę na to, no, żeby tak mnie jechali. Niech wiedzą, dalej, że poza kamerami jest trochę inna relacja, a tutaj jestem totalnie zszokowany, że tak totalnie mnie... Po prostu... Tak byś mnie zmazał, tamten nie? Tamten live było spoko. Trochę mówię o live, mówię o naszych normalnych relacjach, wiem, takie ale były. Tak chciałam całą wypowiedź. No. Dopóki trochę mnie to nie przytłoczyło, ale nie chciałam, żeby to wyglądało tak, że po prostu się ciebie wyparłam i przepraszam. Ja po prostu byłam zamyślona i trochę przytłoczona, a to by mi przeszło. Może też powinnam ci była powiedzieć. Nie, toksyczny widzowie, po prostu się mówi, no. Relację to... prywatnie mamy zajebistą, Daniel na live'ie trochę dystans. Okej, okay, to wystarczyło powiedzieć. A nie ja, no daję, no, byście zobaczyli, jaka była między nami relacja, to byście, no, po prostu byli w szoku. No, a tutaj się po prostu czułem... No i to mnie zabolało i tyle.
A dla mnie takie rzeczy są bardzo ważniejsze, ważniejsze niż jakieś liczby, rekordy, pieniądze, cokolwiek. No i tyle, no i... No mi też przykro. Nie byłem gotowy, że tak się zachowasz. I tyle, no i koniec, dobra. Okej, okay, no to co, włączam muzykę i... Ale nic nie było! Jaki koniec, jak nic nie było? Sama tutaj widzicie, jaka relacja jest. Tu nic nie ma. To nad myślę ledwo znamy. Nad, nie wiem, czy moje imię pamięta. Proszę, no, przestań. No tak, no mnie potraktowałaś. Teraz już... już koniec. A był ale początek w ogóle? Gdzie? Nie było ale początku. Ale dlaczego, widzisz, nakręcasz się sam? No bo sama teraz pokazuje, że nic nie było i nie ma. No ale przecież nikt... To tak... jak mam się ale nikt... zachowywać? Czy ja użyłam takich słów? Nie użyłam, po prostu siedziałam, po... wiesz, i... jakby taka wyciszona, przygaszona, że nawet nie czytałam tam, co oni pisali. Trzeba było mi tylko na to przygotować. 100 razy cię pytam, czy wszystko okej, okay, czy co, jak o każdą rzecz prosiłem, jak coś jest nie tak, źle się czujesz, nie masz coś, nie wiem, jakąś myśl, coś, to się od razu... No ja jestem spokojny, zostaw go, ale my na te razy nie byliśmy, no jak tu... Narcyz, dobra, słuchajcie, ja już to przeżywałem. Nie możecie jechać. Po prostu niech każdy... Każdy ma sumienie, tak? I sumienie czasami zjada i... Nie, co mam powiedzieć. Dobra, jak mam się zachować teraz? Co mam robić? 22 tysiące ludzi mnie wyzywa. Nie wiem, jak się uspokoić. Już... Czekaj, bo teraz akurat mnie wyzywają. Tak, stream wyzywania. No, to miało... Wiecie co? Ja myślę, że jeżeli jest jakieś niedopowiedzenie, to trzeba brać pod uwagę dwie strony. No i ja tak zrobię, no po prostu też przemyślę swoje i twoją reakcję na to. No i już. Bo... To po co za kamerami było to, co była na przykład taka relacja? Czekaj, ale dlaczego ty ciągle mówisz poza kamerami? No bo to jestem ja, chyba chodzi ci, że bardziej chciałaś mnie poznać niż, nie no, wiem, na live być, nie? No to widzisz. No to dlatego cię niekiedy, pytam. Niekiedy do internetu nie trzeba wszystkiego od razu wypuszczać. Przynajmniej, widzisz, ja też nigdy w internetach nie siedziałam, no to skąd miałam to wiedzieć? Przecież w ukryciu w lesie siedziałam tam. Chciałaś do mnie przyjechać na projekt, zaprosiłem cię prywatnie, kilka dni prezji, bo cię bardzo polubiłem. No. Więc... O co chodzi teraz? Nie wiem, dobra, ja nie mam. Ja już dla mnie to jest już... Dobrze, mądra dziewczyna, kolejną wybiłem, okej, okay, fajnie. Ale nie kosztem znowu takim, że nie. Ja jestem tutaj w szoku, no. Myślę, że powinniśmy poza kamerami tu przegadać. Nie wiem, czy chcesz dalej prowadzić live'a, jeżeli tak, to... To musimy jakiś temat zapodać. Nawet historia tych laczków, po co mi mówiłaś o tych laczkach? Że Friends, a... Po co to było? Nie, no bo to było tak, że ty miałeś takie same literki na tym, pamiętasz? O Boże... Dobra, powiedzmy, że... Masakra. Dobrze, mądra laska, no. To niech włączy muzykę. Włączysz coś dla siebie, no. Bo ja... To, co chciałem włączać, repertuary totalnie nie pasują do tego live'a i... I nie miałem zastępczych piosenek przygotowanych na taką sytuację. Włączę moją ulubioną piosenkarkę. Taką trochę. O! Znowu reklamy! Ale żebym nakupiła to... Coś poszło nie tak. Odkryj świat delikatnej czekolady lodów Milka. YouTube Premium. Ona udaje. No to nie przejdzie to uczucie od razu, widzowie. Muszę to pokładać sobie w głowie i tyle, no, zaakceptować to i tyle, no. Czekaj, na baterię mam. No, fajnie. Nie, no ja tylko ręce rozłożyłam. Nie przegadzam. Dobrze, pogadamy prywatnie. Uwierz mi, naprawdę pogadamy prywatnie. No naprawdę. Nie, będzie mam problem z oczami cały czas jeszcze. Samym Bertu śpię, no i co? Nie.
potrafię na nią spojrzeć po tym, jak to wszystko wygląda. Nawet nie wiecie, jakimi oczami sobie patrzyliśmy na siebie normalnie, a... Nie wiem, jak się zachować w tej sytuacji. Mam za dużo właśnie 5 tysięcy, cokolwiek powiem, zaraz będę znowu najgorszy, no. Jaki lek odrzucenia, co ty człowieku tam pieprzysz, ty? Będą szoty, no pewnie będą. Chuj mnie szoty obchodzą, Natalia, wiesz? Ktoś napisał tak pewnie, mnie tutaj szoty... Mnie tutaj nie zaszokowała ta cała sytuacja, tyle. Kamera ma taka, Razera będzie. Nie, bo ja chcę tą sytuację na tym live jakoś wyprostować, jest was bardzo dużo, to się da bardzo łatwo wyprostować, ale ktoś chce... Ktoś chce, żeby nie prostować, no nie wiem. No jak? Ja chcę, żeby też nie chce ci zaszkodzić, bo zaraz powiedzą, że... Słuchaj. Przecież miałem, no. Musimy być dojrzali. No właśnie. I co? I naprawdę... Co naprawdę? Spojrzeć... Na to wszystko z perspektywy mojej i twojej. Czyli co, w internecie się mi wypierasz, a prywatnie nie. Ale popatrz. No ale... robisz teraz ze mnie debila. Czemu ty to tak odbierasz? Ja nie rozumiem. Ty no bo oni myślą, że ja sobie wkręcam, że między nami coś ma być, a między nami coś jednak było, ale teraz mam się tego wypierać dla twojego bezpieczeństwa, bo cię hejtują w twojej miejscowości. Już mam w dupie ten cały hejt. Ale mnie teraz rozjebałaś głowę. Rozjebałaś mnie teraz w sensie przy ludziach i mnie wyzywają. Ale... O co wiedziałaś, no. Ale dlaczego ty chcesz ciągle... Bo oni nie wiedzą, o co mi chodzi, o co się przypierdalam. Ja się przypierdalam o to, co między nami już dwa dni było, bo zajebiście, bo bardzo fajnie. Nawet była szansa, żeby sobie z tego coś wyszło. A tu się totalnie poczułem, jak w ogóle... Jakbym się pójdę osoby. No przeprosiłam cię za to, że zrozumiałam cię, że widzisz. Ale to niech ludzie wiedzą, bo... No to przecież słuchaj. To nie jest tak, że ja sobie teraz coś dodaję. Po prostu mnie Natalia zaszokowała. Jakby w ogóle... No, a ty mnie też, no nie? No czym? No czym? Taką ty mi się trochę... totalnie wyparłaś na live. Nie, totalnie nie się wyparłaś, że okay, w ogóle nic. Rozumiem, że siedzenie po prostu i odpowiadanie na pytania. Nie, były różne pytania, takie jakieś tam, nie wiem, przytulku, jakieś tam takie ten. Czy coś do niego czujesz, jakieś tam, jakie są wasze relacje. To... Totalnie to unikałaś tak, no to... i ja zacząłem sobie doła łapać, mówi, ja pierdolę, ona i mówi. No to i właśnie, ty zacząłeś doła łapać i zacząłeś. A, dobra. Ale nie powiedziałeś, wiesz. Widzisz, i to też jest takie, że ty tylko teraz na siebie patrzysz troszkę. Czyli co jest udawane? Krótka piłka. To, co między nami prywatnie było, czy to, co jest teraz na live'ie? Odpowiedź, czas, start. I tylko tego oczekuję. To, co na live'ie, no? To jest nieporozumienie. I tyle. To jest po prostu... Ja już mówiłam. No, że to, co na live'ie, to nie ma miejsca... Jakby wiecie, w rzeczywistości jest inaczej. No i tyle. Że to na live'ie, to było nieporozumienie, którego kończymy. To tą złą jakby ten. Dobrze, czyli nie, czy prywatnie możemy być tak jak jest, zajebiście, przytulaski i tak dalej, a na live'ie... Dystans! Nie! Tak, dobra, okej. Okay. Jezus, nie, dobra, bo ja widzę, że ty... Ja jestem rzeczą, ja cokolwiek powiem. Dobrze, ja cokolwiek czyli powiem. Tak ty śmiech rzecz. Nie! No patrz, sam sobie dopowiadasz teraz. No tak się czuję. Sorry, ale sam sobie teraz dopowiadasz. Bo naprawdę. No dobra, no to słuchaj, taka jaka teraz relacja jest między nami na live, tak i będę teraz też Jezu, poza kamerami. Ja nie mogę już. I ja się słyszę. I... Dobrze. No Jezus, no Jezus, no. Nie, bo... Widzisz, ja nawet nie ja ci się cały oddałem, wszystko teraz. Ale ja nawet nie zdążę nic powiedzieć. No mów, ale... A ty sobie dopowiadasz to, co myślę, że chcesz usłyszeć teraz. Tak? Wiem, co było w ciągu dwóch dni. Ja się czuję po prostu wyparty, wypięty, no i tyle, no. No i dlaczego ciągle sobie to mówisz? No bo tak się poczułem. No okej, okay. I ja cię zrozumiałam, ale no ty dobrze. Widzisz... Nie, i tak bo... się czuję, i tak, no i tyle. No bo ty jesteś tylko teraz ty.
Jak jestem tylko ja? No, nie postawiłeś się w mojej sytuacji, ale okej. Jak? No między nami coś prywatnie zajebiście zaiskrzyło, a tutaj, że co? No i co się łapiesz za twarz? To był tylko początek live'a i po co takie wyolbrzymienie? Ja się w ogóle nie... Czyli co jest udawane? Twoje uczucie relacji prywatnie między nami? Dobra, nic dobra, już kończę. Już nie ma tematu, okej. Ja już w ogóle na to, o tym nie myślę, nie patrzę, nie szukam tutaj żadnej... Bo już mnie to nie obchodzi, ja już tą relację już nie wiem. To już jest dla mnie... O, pamiętam jeszcze PIN chociaż? Wiesz, chociaż to pamiętam. Ja dużo rzeczy pamiętam prywatnie. Wow, wow. Dobra, jestem narcyzem! Okej. To ja w ogóle nie słucham. No to niech mi powie... Ale czego nie słucham, widzowie, no? Patrz, widzę, co się dzieje? Widzę, no. Dobrze, nie chcę popularności, a nie, no. Spokojnie. O! Tłumaczę, to lubię słuchać. Jestem bardzo spokojny przez cały live. Nadal tego wszystkiego się nie rozumiem. Przeprosiła. To się, jeżeli do kogoś jedzie, się poznaje, relacja jest bardzo zagłębiona, to potem albo się to utrzymuje, albo nie. Ale nie, że się robi nagle, kurde, na live'ie. No, ale ty jaką ciągle, terapię? Ty zaraz powiem wprost, nie, zaraz się wkurwię, nie? Czy ty to ładnie powiesz jakimiś tymi słowami? Bo tu nie będę nic ukrywał tej relacji, słuchaj. Ale no, posłuchaj. Co za kamerami ma być, jak jest, nie, i ja tutaj co? Nie, to jest. To był tylko jeden początek live'a, co nie odpowiedziałam na jedno pytanie, a ty zrobiłeś z tego dramę, naprawdę. Nie, chodź. Na żadne pytanie, tu nie ma nic do tego. Ale... Po co to było? Na bitą godzinę? Poza kamerami się ten i wszystko, relacja... Ale czego? Nie rozumiem. Dobra, ja dobrze, okej. Dobrze. Ja już tego nie kumam. Ja już kumam. Ładnie mi załatwiłaś, no i tyle. Ale teraz tylko na siebie patrzysz. Jak na siebie? Cały czas traktujesz się jak dziewczynę cię traktowałem, się zakochana w tobie. Jest. Jak na siebie patrzę? Tu mi się totalnie wypiera, że między nami coś ten. Nikt się nie wyparł, bo nie było żadnych słów. Inteligenta? To nie wierzę. Dobrze, terapia. Pójdę, no. Ale kurde, akcja. Prawdziwe życie to nie live, ale jak jest live i ktoś się godzi na ten live, to ja nie będę udawał całkiem innej osoby albo wobec, nie wiem, innej osoby, będę inny niż jestem prywatnie. U mnie się zawsze liczy autentyczność. Jeżeli ktoś by powiedział, Daniel, dobra, udawajmy relację jakąś tam, nie wiem, inną na live'ie niż prywatnie, to bym to przemyślał, jeżeli to by było dla dobra innej osoby na przykład, ale nie byłem gotowy na taką akcję jak teraz, no. To nie jest akcja. No się wydarzyło tak, że całkiem to poszło w innym kierunku. Ale widzisz... Czyli to było udawane, co było między nami, tyle, no. Jezu, bo ty ciągle tylko... Tak, na siebie patrzę, no to się kurde... Nie, słuchaj, ty... na live'ach jak udajemy dystans, ja mam cię promować, to mów wprost na przykład. Nie. A co? Ty sobie mówisz to, co ty chcesz usłyszeć. Cały to czas... To dlaczego na live'ie na tym potrafiłaś się przytulić, powiedzieć, czy coś, nie wiem, jakaś relacja jest głębsza, ale coś. To był początek Jezus Maria live'a. Nie, dlaczego to... tak? Ale leci dalej live i dalej nic nie wyprostowałaś, no. To między, no widzisz, no to... Wyprostowałam, że to po prostu ja byłam przygaszona ze względu na ten... I o hejcie, to jest całkiem coś innego. No, dobra, to czekaj. Jak widzowie sprecyzować pytania, abyście w końcu zrozumieli? Nie przezywajcie go. Nie chcę jej obrażać, nie chcę polecić tak grubo, żebyście kurwa dosadnie tego nie zrozumieli. Bo będzie naprawdę źle i będzie wracać 9 godzin do Zakopanego. Będzie mi tu płakać i będzie zadyma. To jakoś się, nie wiem, wykupuje dostęp do live'a, jakoś się udobruka streamera, jakiegoś twórcę, żeby się pokazać, a potem się wypierać wszystkiego, czy co? Nie! To po co to wszystko było? Jest. Jak mam się czuć? Coś zrobiłem na moim miejscu. Dobra, coś zrobiłem na moim miejscu. Wiesz co? To była, no. Mówiłam ci, bo się mnie pytałeś, czemu jestem taka smutna. No to ci powiedziałam. I co myślałeś, że ja na początku live'a musiałam po prostu też. Jakby to był początek live'a. Ale już nie ma początku, jest prawie 30 tysięcy ludzi, no, jeszcze jest coraz gorzej. Ale ja teraz mówię. Ja mówię o tym. 2000 ludzi napisało, że mam iść na terapię. Koleś
Ale widzisz, no. Ile ludzi, tyle opinii i praktycznie mogę powiedzieć, że mamy połowę na połowę, bo oni mnie też hejtują i ciebie też. Wywalią, wywalią. No, aż piosenka zniknęła. Jezu. Nie wyprostowała! Nic nie udaje ani poza, ani na jakby na live'ie. Bo już, czekajcie, bo ja już nie wiem, na jakie mam pytanie odpowiedzieć teraz. Już tak się zakręciłam, jak... Ja powiem wprost, ja, jeżeli będzie trzeba, naprawdę powiem wprost, ale to już wtedy nie zatrzymam tego. To jakoś to wyjaśni, bo ja nie będę się czuł jak idiota, jak totalny zjeb na swoim live'ie. Po kurwa, walczysz tam w ryj. Mamy dobrą relację, bardzo. I tak samo tak jak na tym pierwszym live'ie też było spoko. Tutaj jedyne co to... dlaczego tutaj nagle jest taka relacja, że no nawet to... chyba relacja, ja się wkręcam? Nie! O, już trochę lżej się czuję, troszeczkę zaczęłaś coś powiedzieć, mówisz w końcu. Byłam zamyślona po prostu, ja też mogę, wiesz... Ja bym się przecież... Ja mam wrażenie, że przez pewnych ludzi po prostu totalnie się mi wyparłaś i żeby grać po prostu, że... Absolutnie się ciebie nie wyparłam, nigdy nie użyłam takich słów i nie trzymałam dystansu, tylko byłam neutralna. Bez pokazywania, tak jak na pierwszym live'ie, takiego śmiania się, wiesz, ja bym się była rozkręciła. Ale tu nie chodzi o to. Traktowałaś mnie jak powietrze przez pierwsze początki live'a, pierwsze pytania. Ja ci dawałem wskazówki, ludzie ci dawali wskazówki, przytul go coś tam ten. Totalnie no to... czułem się zlewany, jakby to, co między nami się stało, totalnie byłem rozjebany psychicznie. No to przeprosiłam cię za to, bo cię zrozumiałam. Tylko ludzie tego nie rozumieją, dlaczego ja taki siedzę. Ale... i o co ja ciągle walczę. Czemu nie możecie zrozumieć tego, że... Jezu, ludzie... Bo wiesz co, bo ludzie też są przeciwko, bo już mają też... Ty też powinieneś... To po co to, co się działo, co się dzieje? Działo się, i... aż mi żyła piewa. Patrzcie, co się dzieje. Ja zaraz wybuchnę, ja zaraz to... Pach, aż mi, ale czułem aż mi na tym, patrzcie. I wy mówicie, czy ja coś udaję, czy coś, kurde, nie? Nie wiem, czy to widać. Czekaj, założę maskę. Albo nie. A czy to jest szczere? Ja nie wiem, co jest teraz szczere, to co między nami było, czy to wypieranie się, czy... Nie, moim ja nie wiem, co jest szczere, bo teraz... To, co mi się w głowie jak... teraz stało przez te pół godziny, to już jest, kurwa, to już się stało, rozumiesz? Jak nigdy nie użyłam słów, nie byłem czegoś na to, takie coś nigdy gotowy. Nigdy nie użyłam słów, że się wyparłam, więc... No nie... chciałaś jakoś wypierałaś się, omijałaś ale pytanie. Ale niczego nie... Robiłaś tak, że omijałaś pytanie, odpowiedź i tak dalej, albo że nie widziałaś. No ale ty ciągle mnie nie i wyszło rozumiesz. Tak, że ja cały czas byłem w szoku, siedzę. Co nagadał? No ale widzisz, jakby nic tam... ale widzisz, ty ciągle tylko, że ty, swoje odczucia. Nie, mówię o tobie. No, mówisz o moich uczuciach, mówiąc o swoich. Ja twoje uczucia widziałem bez kamer, prywatnie między nami. Jakie było i co się stało, dlatego jestem w szoku, że tutaj tak potrafisz zimno mówić, że jakby nie wiesz. Nie wiem, widzowie, to w ogóle... Ja się czuję tak jak na terapii jakiejś małżeńskiej, a... Ja myślę, że powinniśmy się teraz pogodzić, bo to naprawdę... Ale to już nie... poszło, to już jest... No i co? No, totalnie to tak wyszło, że to jest w ogóle pojebane, nie? To nie znaczy, że... Ale nie kręcę afery, no ja nie wiem... Pokaż swoją... Fałszywa. Takie nakręcanie też jest właśnie niepotrzebne. Ta nakręca ja? Specjalnie, że kurwa mi żyły wypierdala, się denerwuje, całego ja nocy jestem. Ja tylko byłam wycofana i nigdy nie użyłam słów, że się wypieram, więc nie możesz też mi zarzucać tego. Ja właśnie mówię wprost, że ty się mi nie wypierałaś prywatnie, totalnie 100% no, ten. A tutaj kurwa nagle jakby nie wiem. I na live tylko se siedziałam. Nawet jeszcze nie zdążyłam dobrze popatrzeć w ten telefon, jak już po prostu już poczułam, że coś się zaczyna nakręcać. Naprawdę. Myślę, że powinniśmy się pogodzić. Buzi, nie, bo właśnie nie chcę na to chodzić. Właśnie jest, o to mi chodzi, że wypierałaś się tego buzi, wypierałaś się tego przytulania i tyle. I dlatego jestem w szoku, że taka powstała bariera na live, a prywatnie nie. I o to mi właśnie, widzowie, chodzi. Brawo dla was. I tyle mam do powiedzenia. I dlatego ja nie chcę, bo wiem, że... Naprawdę. Ale właśnie ona nie chce tego buzia, nie chce się przytulić. I to dała mi do zrozumienia na początku live'a. I dlatego prywatnie takie coś jest, było. A tutaj totalnie, kurde, że nie. A ja jestem taki, że jak czuję, że ktoś czegoś nie chce, to ja to... Nie, ten... No nie potrafię wtedy, nie? Właśnie buzi nie chce. No i zgoda. To gdyby tej samej sytuacji nie było, jak napisali pierwszy raz na streamie dzisiaj, po 10 minutach live'a napisali buzi. I to jakbyś mi normalnie naturalnie dał, bo zajebiście, ja bym tutaj się bawił, tańczył.
nie widziałam, bo patrzyłam. Było tak bardzo dużo wiadomości. I ja byłem coraz bardziej zdołowany, coraz bardziej tak siedziałem przyjebany. Oni pisali buzi, buzi, przytulko. A ty totalnie coś innego gadałaś, jakbyś to, tego nie widziała. I ja mówię, o pierdole, my się tu całowaliśmy, wszystko ten. A tu w ogóle nic. I totalnie mnie zamurował. Teraz jest podobnie. I nie wiem, jak mu się zachować. Po prostu no... No dziecko, no dziecko, no niestety, taki jestem, no. Nie, to już... Słuchaj, pod presją ludzi czy coś, dużo się robi rzeczy, tylko pokazać to. Ale to buzi czy to przytulenie to jest coś więcej niż presja ludzi, wiesz? I ja nie wiem, po prostu co mam teraz myśleć o sobie i... Ale... Widzisz, ty się dalej nakręcasz. Ciągle no się nie, no po prostu ciągle nie siebie wiem. Nakręcasz. Czy znaczy po całym, czy to będzie ale, pokazówka, czy takie co by zmieniło? Ale dlaczego nie umiesz być... Ja się potrafię rozróżnić tego. Podjąć normalnej, dorosłej, kurde... Dlaczego? To tak myślisz, że jak to działa? Ale ja ci dorosłeś pokazałem, poza kamerami cały czas ci to pokazuję. A nie, że live robię pokazówkę, o, bo mi zależy na wyświetleniach. Nie, ja wiem, ale słuchaj. Czy cały czas pokazuję, od kiedy tu u mnie jesteś, cały czas pokazuję ci tą dorosłość. Wczoraj oglądaliśmy to, co ci pokazywałem, opowiadałem ci o swoim życiu cały czas, łzy były wszystko, cały czas ci mówię o sobie, się otwieram. Między nami tam coś było, zaiskrzyło i tak dalej, a tutaj jak co czego, jakieś gesty takie normalne, dorosłych ludzi, pokazaliśmy się razem w internecie, chodzi o jakieś buzi czy coś, nawet w tej jebanej masce, a to jakby te słowo dla ciebie nie istniało i dlatego nie wiem, no, jak się widzisz, mam zachować. Ty ciągle się nakręcasz na to, bo ty nie możesz tego zrozumieć. No bo nie jestem nadal odpowiedzi, no bo ale dlaczego nie możesz zrozumieć? Ty czyli na live się nie całujemy, poza kamerami się. Jezus. Całujemy i tak dalej. No dobra. Jak to daje ci satysfakcję, no to... Nie mam siły, już po prostu już... Czyli na live nie jest... Już nie mam normalnie aż w głowie mętlik teraz, bo... Teraz już nie rozumiem, wiesz czego, twojego zachowania, jakby. Bo... Widzisz. Nie ma buzi. Jak powinnam ja też zareagować na takie twoje zachowanie, bo to... Się mówi, Daniel, włączamy live'a, ale na live jest dystans. Tego nie robimy. I tyle. Ale... Włączając tego live'a, ja byłem pewny, że będziemy normalnie pokazywać naturalność, jaka jest między nami relacja i będzie to się dalej rozwijało, żeby to ludzie widzieli, jakie to coś tam jest, zaiskrzyło, a tu totalnie włączył się live. Ale widzisz, i taka uwaga do mnie przyjechała. Reporter mi dupę liza, wszystko fajnie, ten... Nie porozmawialiśmy też o tym przed live'em, tylko włączyliśmy. No bo nie wiedziałem, że taka sytuacja będzie, to się rozstrzyga. No a ja wiedziałam, to jest przecież... jednak... No na to wychodzi, że no, wiedziałam, ale... że tak się zachowujesz. Serio? No bo ja przewidziałam przyszłość. No nie, pisałem, przytul się po cały go, że coś było smutno. No to jest gest taki zwykły, chyba... Trochę... Powinieneś to od ciebie. Ej, ale trochę teraz przesadzasz. No. Przesadzasz. No, dobrze, cały czas przesadzam, cały czas mnie wyzywają, to już chyba... Ale czym przesadzam? No takim właśnie nakręcaniem się. No nie nakręcam, poza live'em się potrafimy pocałować, potrafimy się przytulić. A co do czego, jak ludzie chcieli jakieś tam, nie wiem, że o, temu przykro, to go tam, wiesz, pocałuj, przytul. To już na przykład, nie wiem, no i odwagi patrz, zabrakło, o, czy... Nie słuchasz, że ja cię nie słucham, ale ty mnie tak posłuchałeś, chłopie, jak ci powiedziałam. Ja cię cały czas słucham, wszystko pamiętam poleciał, o tobie. Poleciał. Potem zapowiadam, że ten rękawic, cały czas się wypytywałem wszystko. Ale nie możesz tego. Patrz, bo jak ja... Prywatnie wszystko cię słuchałem, wszystko pamiętam, ale dla ciebie widzę, że jak coś chcę na ciebie powiedzieć, to ty się teraz bronisz. Ale a ja jestem teraz najgorsza. Jaka? Ale skubana ty, ale trafiłem w dwierze. Dobra, między nami relacja prywatna. I co z tą relacją? Wróćmy do czasu przed tą dramą. Znaczy się teraźniejszość, to są ludzie z internetu, no to widzisz, to jest czar. No to po prostu się... Ja cię przytulam, pogodzimy się, no pogodzimy się. No jak się pogodziłem, ale wtedy myślisz, że tak pogodzę się tak, o, po live'ie i tak zajebiście? No ale mówię ci, dlatego jest ważna rozmowa, no przecież ludzie powinni cały rozmawiać. Cały czas rozmawiasz, mi żuły wyjebał, ale... No ale ty mi każesz rozmawiać przed tyloma osobami, a ja nigdy przecież... Ja ci nic nie każę, ej, po pierwsze ja ci nic nie kazałem nigdy. Cały czas się pytałem, czy chcecie pokazać się coś, czy to ci pasuje, czy to... Nigdy ci nic nie kazałem. No wiem, to ale po pierwsze. Patrz, ale ty teraz wyłapujesz słówka. Ja na ciebie słówek nie wyłapuję. No bo potem te słówka pamiętają z całego streama, tylko że kazałem ci, zaraz powiedzą. O Jezu, nic nie kazałeś. Nie łap mnie też za słówka, bo widzisz, ja w internecie nie działałam, dopiero... Będę działać. Jestem teraz przez chwilę. I też, widzisz... Co mam powiedzieć? No dobra, ja też się stresuję, to teraz jaka jest relacja między nami na live'ie, taka będzie prywatnie, okej, okay, koniec, kropka. Ja sobie to pogadam w głowie nie. I tyle, no.
Będziemy normalnie, tak jak cały czas się zachowywaliśmy, to tak będzie. No nie wiem, ja czuję totalną teraz. Nie wiem. No ale widzisz, ja czuję totalną teraz. I dlaczego ty ciągle na siebie? Kurtyna opada, ciąg dalszy nastąpi, widzimy się jutro. Ja no żartuję, mówię to już. Dobry kon. Ale wiesz, że czujesz, jakbyś mi płaskiego wyjebała normalnie? No. Wiesz, o co mi chodzi, czy nie w końcu? Wiem, ale myślisz... Jak się z tym czujesz, że ty wiesz, o co mi chodzi? Nie mówisz o live'ie nawet, nie? No a ja jak się mam czuć? No myślę, że się czujesz chujowo, że tak się też to wszystko potoczyło. Strasznie. Bo nie popatrzyłam na jedną rzecz. Jak ja miałam dziewczynę, która daje mi się wszystko zajebiście dwa dni, gdzieś idziemy do jakichś znajomych i nagle ja przy kumplach udaję, że nie, to okej, okay, relacja ten, a ona by się poryczała, by dziewczyna by deprechy dostała, by się załamała, że ja przy znajomych się jej wypieram, albo że jest jakiś dystans. Ale chłopie, a prywatnie, mua, przed live'em, taka jest sama sytuacja. Mówiłam ci przed live'em, co opisali mi, to... Ale nie potrafię się powiedzieć, że piszą tam takie... Właśnie ja w twojej obronie stanąłem na początku live'a, wyjaśniłem te kurwy koleżanki, no, twoje fałszywe. Ale to nie jest powód, że relacja między nami, która jest zajebista, naprawdę coś nas połączyło, a na live jakby... Ale ja nie mogłam też... Płaskiego naprawdę... dostałem, że nagle nic nie ma, że... Gdzie tam? Przytul, pocałuj go, ja nic nie widzę. Ale ja nie mogę być też przygaszona, naprawdę. Ale to się mówi. To był początek. Ja bym był na to gotowy, to było inaczej. I bym cię dalej wspierał. Ale ty też...